Dzień dobry, Mateusz Bendrz, zapraszam na serwis sportowy. Miniony sezon dla Stowarzyszenia Boks Lubin to czas międzynarodowych startów, medali, mistrzostw Polski, a także wielkich powrotów. Miniony sezon dla pięściarzy Boks Lubin był bardzo owocny. Wspaniałe doświadczenie zdobyte na zgrupowaniu pod okiem mistrza Polski Stanisława Łakomca, turnieje sparingowe w Old School Boxing Gym w Legnicy, tytuł najlepszego młodzika podczas Grand Prix Małopolski dla Patryka Lachowicza, medal Huberta Cielenia na Mistrzostwach Polski, a także zwycięstwa w walkach z Włochami na Półwyspie Apenińskim. Sezon to również otworzenie filii w gminie Rudna. Warto również odnotować wielkie powroty, jakie zrobił wicemistrz Polski Jakub Rajczewski. W chwili obecnej to wygląda tak, że ja w sumie się czuję, jakbym wrócił już do formy. Jestem w idealnej dyspozycji tak naprawdę do wszelkich zawodów, mistrzostw i w ogóle. Czuję się bardzo gotowy, jakby w tym roku też za umiejętnościami idzie też głowa, a w tamtym roku tego nie było. I w tym roku wiem, że dam z siebie wszystko i na pewno osiągnę bardzo dużo. We włoskim San Lorenzo swoją walkę wygrał i zremisował z gospodarzem turnieju Konrad Nadowski. Pojechaliśmy do Włoszech. Było cudownie, dosłownie, pięknie było. Pogoda przypisywała. No, tam jest w ogóle inny świat. Ludzie inaczej żyją, każdy jest dla siebie miły. Odpowiadają, po prostu inna rzeczywistość, dosłownie. No i mieliśmy tam dwie walki, ogólnie pojechaliśmy jeszcze z ludźmi ogólnie z Polski, nie pojechaliśmy sami. No i atmosfera była bardzo fajna, trenerzy też tak samo, no był też pan sędzia z Grądy, więc którego pozdrawiam, trenerów tak samo, pozdrawiam i chłopaków i dziewczynę stamtąd. No i ogólnie było super. Niektórzy wygrali, niektórzy nie. Ja miałem dwie walki, jedną wygrałem, drugą zremisowałem. Ogólnie bardzo jestem zadowolony i bardzo chciałbym podziękować trenerom za ten wyjazd. Zanim pięściarze udali się na wakacje, czekał ich jeszcze jeden sprawdzian sprawnościowy. Młodzi sportowcy ćwiczyli strategię podczas laserowej rozgrywki. Pod koniec lipca wracają do pięściarskich szlifów. Przed nimi zgrupowanie w Łuchęcinie. MKS Kuprum Lubin, klub z ponad 40-letnią tradycją łyżwiarską i wrotkarską, zaprasza podczas wakacji na swoje zajęcia. Sezon startowy dla młodych podopiecznych MKS Kuprum Lubin to rywalizacja podczas Pucharu Polski czy ogólnopolskich zawodów dzieci. W wakacje klub nie zwalnia tempa. Szykuje obóz sportowy, a do czasu wyjazdu młodzi adepci szkółki trenują wrotkarstwo na obiektach RCS. Na obecną chwilę właśnie idziemy za ciosem, że tak powiem, przez ten cały okres przedwakacyjny. Ostro trenowaliśmy i nie można było po prostu dopuścić do tego, żeby przez wakacje te nasze dzieci wszystkie się rozeszły. Trzeba było po prostu konsekwentnie te nasze zajęcia prowadzić. Dzieci poprzez zabawę przygotowują się także do przyszłych startów. Szkółka MKS Kuprum Lubin zaprasza także nowych pasjonatów tego sportu. Zapraszamy we wtorki, czwartki i soboty. We wtorki i soboty są godziny 10, a w czwartek o godzinie 16. Może przyjść każdy, spróbować, może się spodoba, może nie. Pierwsze kroki zawsze warto sobie spróbować. Szkółka zaprasza w swoje szeregi dzieci już od czwartego roku życia. Pięściarz Paweł Furia Czyżyk pokonał doświadczonego rywala Jonathana Kotereta przed czasem. Pojedynek z Francuzem odbył się podczas gali Polsat Boxing Night. Walka była niezwykle dynamiczna z ostrą wymianą ciosów. Obaj pięściarze nie odpuszczali i w początkowej fazie walki zdawało się, że niezbyt wiele robią sobie z ataków rywala. Obaj trzymali się twardo na ringu i walczyli w dobrym tempie. To, co charakteryzowało Pawła Czyżyka, to na pewno bombardujący miks ciosów na rywala, który ostatecznie przyczynił się do technicznego nokautu Francuza po trzeciej rundzie. W Męcince w powiecie jaworskim w weekend zorganizowano turniej dzikich drużyn. W piłkarskim przedsięwzięciu wzięło udział 10 zespołów. Klub piłkarski Bazalt Piotrowice zorganizował piłkarskie zakończenie sezonu dla młodych zawodników. W Męcince zorganizowano turniej dzikich drużyn, w którym wystąpiło 10 zespołów. Jest to już druga edycja. Rok temu zainaugurowaliśmy ten cykl turniejów. Jest to troszkę inna forma. Jest już po lidze. Dzieci przez cały sezon grały co tydzień, trenowały. Gdzieś ciążyła temu na pewno też jakaś presja wyniku, więc w tym turnieju chcieliśmy, aby liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, radość. Dzieci same wybierały skład drużyn, same je nazywały, a na zaproszenie odpowiedziały głównie dzieci z powiatu. Były drużyny z praktycznie wielu miejscowości powiatu jaworskiego. Po
Podczas imprezy wyróżniono 30 zawodników i wręczono nagrody indywidualne. A całą imprezę obserwował Krystian Sota, trener grup młodzieżowych w Chrobrym Głogów. W tego typu turniejach, gdzie rozbieżności wiekowe są duże, bo najstarsi zawodnicy byli rocznikiem 2006, a najmłodsi nawet 2013, nie chcieliśmy nagradzać drużyn, no bo wiadomo, ta różnica fizyczna jest zbyt duża. Zależało nam, by nagrodzić to jak najwięcej dzieci, przez co też zachęcić ich do uprawiania piłki nożnej, no bo myślę, że w tym jest duży deficyt. W turnieju wzięło udział prawie 100 dzieci. Nie brakowało wielu sportowych emocji. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.